Dzisiejszy koncert zaczniemy od świątecznej piosenki sprzed lat zespołu Universe. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi dziś. Kto zna i potrafi, niech śpiewa razem z nami. Dziś stajęce mały Jezus się narodził i pobożnie swoje małe rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy zaśpiewali mu. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Tak kolędy wieją, wichry szumią drzewa, cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi, maleńkiemu Jezusowi dziś. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. In excelsis Deo śpiewajmy do Pana, a śpiewając Gloria zegnijmy kolana. Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas, zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Śpiewając kolędy i pastorałki, chcemy opowiedzieć znaną wszystkim historię Bożego Narodzenia. Wszystko zaczęło się 9 miesięcy wcześniej, gdy do 12-letniej dziewczyny o imieniu Miriam, która była zaręczona z Józefem, człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym, przybył Boży posłaniec, Archanioł Gabriel, i zaprosił ją do wielkiego zadania. Zostać matką Syna Bożego to wielka sprawa, ale jak to się stanie? Tyle pytań, tyle wątpliwości. Jak to powiedzieć Józefowi? Ale anioł uspokoił, że to Boża sprawa. Skoro tak, to Bóg jakoś się przez to przeprowadzi. Okazało się, że Józef jest człowiekiem, na którym można było polegać w każdej sytuacji. I gdy tak z niecierpliwością oczekiwali na te wyjątkowe narodziny, przyszła decyzja z Rzymu
od cesarza o spisie ludności, trzeba było udać się do Betlejem. To ponad 100 kilometrów pieszo. Zły czas, ale cóż, nie było wyjścia, trzeba było iść. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Trzeba było szybko znaleźć jakieś miejsce na czas narodzin, ale okazało się to trudnym zadaniem. Żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, podszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać czarna niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, odszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, odszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, odszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żubeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie niejednej słowie tej duszy. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie niejednej człowieczej duszy. Maryja porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Maryja urodziła swego syna, z wielką troską owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie na sianie. Jak każda mama tuliła swoje dziecko w ramionach i nuciła kołysanki, być może też i taką. Oh.
Dziecię kwiliło, bo było zimno i niewygodnie, chociaż Maryja z Józefem robili wszystko, by było jak najlepiej. I było, bo maleńki Jezus otoczony był kochającymi Go ludźmi. Był ich największym skarbem. Pasterze, którym aniołowie zwiastowali dobrą nowinę, mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam wydarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grali skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała.
słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się bój i osioł kłania. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest miłością, zapisał święty Jan apostoł. Jezus jest wspaniałym darem Boga dla nas. Przyjście Zbawiciela na świat zobowiązuje. Mamy przemieniać nasze relacje rodzinne, sąsiedzkie, po prostu międzyludzkie. Często bywa człowiek człowiekowi wilkiem. Jezus narodził się jako człowiek, abyśmy zaczęli być dla siebie ludźmi. Świętej,
świecić cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w łobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Miejsce, gdzie narodził się Jezus, nazywa się Betlehem, co oznacza dom chleba. Zbieg okoliczności? Przypadek? U Pana Boga nie ma przypadków. Jezus, narodzony w Betlejem, jest chlebem życia. A On zawsze daje o wiele więcej, bo taki już jest. Mamy powody do radości. Wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłasza. Rodzi nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko gwiazduje, i Józef Święty, i Józef Święty, ono wiele. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Trzej królowie od wschodu przybyli, i dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Do Jezusa przybyli mędrcy ze wschodu. Pokonali długą i nużącą drogę, aby pokłonić się nowonarodzonemu królowi, władcy całego świata. Ich postawa uczy nas, że dla Jezusa warto poświęcić wiele.
dla mnie i dla Ciebie, dla każdego z nas, Jezus już taki jest, nie umie dawać mało. Jak wiemy, pierwsze lata życia Pana Jezusa upłynęły w strachu przed okrutnym władcą Herodem. Święta rodzina musiała uciekać na obczyznę, do Egiptu, by ochronić dziecię. Zapewne wiele razy Maryja zastanawiała się, kim będzie jej syn, jak to wszystko się potoczy. Patrzyła na Jezusa, który wzrastał, nabierał sił, bo w przyszłości miał odkupić świat od jego win.
Przyjście Jezusa na ziemię jest spełnieniem się Bożych obietnic, jest wypełnieniem zapowiedzi proroków, że nadejdzie Mesjasz, Odkupiciel ludzkości. On jest odpowiedzią Boga na nasze tęsknoty, nasze rozterki, nasze pustki i braki. Co roku w Wigilię wspominamy tych, których już z nami nie ma, a jeszcze niedawno byli. Puste miejsce przy stole też o tym nam przypomina. Śpiewając wspólnie refren kolędy dla nieobecnych, zapraszajmy Jezusa do naszego życia, do naszych rodzin, do naszych serc. Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz, jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu,
że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Brawa. No te brawa rzeczywiście się należały organizatorom, księdzu, nie wiem kto tam jeszcze z nim współpracował, pani katechetka widzę, no i młodzieży, dzieciom. Przy takiej okazji okazuje się, że nasze dzieci są utalentowane. Jak chcą włożyć troszkę wysiłku, bo wszystko kosztuje trochę pracy i wysiłku, nic nie przychodzi samo. Talent to jest tylko dar od Pana Boga, a reszta to już jest praca człowieka. Serdecznie dziękuję. Kochani, kolędy mają bardzo głęboką treść. My się do nich przywiązujemy, my je przeżywamy, bo to jest i pewien taki sentymentalizm, i pewna taka liryka. No i cieszymy się, tylko tak sobie myślę, że przede wszystkim powinni się cieszyć ci, którzy patrzą nie tylko na Jezusa jako Boże dziecię tam w żłobku, tylko patrzą głęboko, nawet na ten żłobek, że ten żłobek 2000 lat temu nie był taki jak ten w Zasowie, czy w Krakowie, czy w Tarnowie. To była normalna stajnia. My czcimy dzisiaj
to wielkie wydarzenie historyczne, głęboko osadzone w rzeczywistości historycznej, które dla nas ciągle jest tajemnicą. Bóg stał się człowiekiem. I to stał się po to, żeby każdy z nas mógł kiedyś tam u Niego w domu zamieszkać, w tym domu wiecznym. To jest ta głęboka prawda. I teraz cieszyć się powinien przede wszystkim ten z Bożego Narodzenia, kto potem na tego Chrystusa patrzy, nie tylko jako na dziecię, ale jako na mężczyznę, na tego, który założył Kościół, na tego, który przyniósł pewną prawdę, który przekazał pewną naukę w Ewangeliach i który daje nam dary, przede wszystkim sakramenty święte. A więc nauka i sakramenty święte, ale one są, tylko czy my z nich korzystamy, jak często korzystamy. To już każdy sobie musi indywidualnie odpowiedzieć. Łatwiej jest przeżywać Boże Narodzenie na tle choinki, szopki, świerka i śpiewając kolędy, niż na przykład święta Wielkiej Nocy, bo one już niosą ze sobą inną prawdę, ale przecież dotyczą tego samego Chrystusa i tego samego naszego zbawienia. Niech te myśli towarzyszą nam w tym jeszcze okresie Bożego Narodzenia, które formalnie w liturgii już się zakończył, ale przecież tradycyjnie przeżywamy ten czas do 2 lutego. I niech sprawi, żeby w naszych sercach była radość, bo tak jak powiedział poeta, taką przestrogę, nie wierzy, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, ale biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie. Ja nie chcę mówić biada, ale chcę właśnie zachęcić do tego, żeby ten Chrystus w naszych sercach rodził się coraz częściej. Dziękuję i szczęść Boże życzę w dalszej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy są tutaj widoczni przed ołtarzem, ale też tych, których nie widać, a wiele wkładu włożyli i czasu, i sił, żeby wyszło tak, jak wyszło. Oczywiście zawsze może wyjść lepiej, ale jesteśmy w drodze, uczymy się ciągle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, że byliście tu razem z nami, że wspólnie mogliśmy pokolędować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
na wieki wieków. Amen.